Cześć, witam was bardzo serdecznie i czas na kontynuację przygód pomocnika Geralta. Gdyż jak to już miało miejsce od kilku zadań wstecz, pomagamy wszystkim mieszkańcom Kermoren coś tam naprawić, coś tam ubić, coś naprostować. No, ogólnie takie tam domowe roboty. W międzyczasie przytrafiło mi się coś takiego, że zebrałem wszystkie elementy ekwipunku z szkoły, znaczy nie ekwipunku, receptur na ekwipunek ze szkoły Wilka. Także jak trafimy gdzieś do jakiegoś większego miasta, to myślę, że poczynimy sobie tenże właśnie zestaw i zobaczymy, czy on się w ogóle do czegokolwiek nadaje. Już teraz jakby na to nie patrzeć, poziom postaci mamy dosyć wysoki jak na co po niektóre te rzeczy i nawet tam znalezione jakieś te unikaty albo nawet przedmioty magiczne są mocniejsze od tych, które wchodzą w skład zestawów. No ale to wszystko przed nami. Póki co szukamy Yennefer, ale wcześniej... Tak? W czym rzecz? Widziałem się z Imhyrem. A są jeszcze jakieś koronowane głowy, których nie widziałeś? Kilka. I miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Pamiętasz pierwszą wojnę z Nilfgaardem? Bitwę pod Soden? Cała północ walczyła razem. Temeria, Redania, Kedwen, Edirn. A czarodzieje byli bohaterami, o których śpiewało się pieśni. Niewiele już zostało z tego świata. No, można by powiedzieć, że wtedy było spokojniej niż teraz. Teraz w sumie wszyscy trzęsą się przed Nilfgaardem. Lub też chcą z nimi współpracować, no zależy jak na to patrzeć. W sumie niepokoi mi jedna rzecz, bo... tak naprawdę zapraszałem tych wszystkich... naszych starych, wow, znajomych. Chyba wiem, gdzie się tędy idzie. Aż trzeba iść zobaczyć. Tu nie. Bingo, to chyba ta komnata. Komnata z początku zmagań z tą grą. Tak mi się wydaje, albo będą pewnie cztery identyczne. No. Możliwe, że do jednej z nich się udajemy, no ale taki spacerek warto było sobie zrobić. Poza tym pobiegamy sobie po schodach. To dla zdrowia i kondycji Geralta bardzo ważne. Cokolwiek. Nie, zobaczymy, co Yennefer ma nam do powiedzenia. Ona też, no tak mi się wydawało. Cię również w identycznej wieży. Ciekawe, gdzie w ogóle one się wszystkie pomieszczą. Później Triss, Keira jeszcze. O kurwa. Kryształ. Postanowiłaś nas wysadzić? Geralt, przepraszam, ale nie jestem w nastroju na żarty. Co cię gryzie? Niech pomyślę. To był już trzeci kryształ, który pękł. Minął już tydzień, a Lambert wciąż zbiera się, żeby załatwić to, o co prosiłam. Wesemir na złość robi remont pod moim oknem i zaczyna walić młotkiem wraz ze wschodem słońca. A Eskel zamiast polować na widłogona pojechał chyba na grzyby. Chłopaki, cóż... chyba mają do ciebie trochę żalu. Niby czemu? Ponieważ nie chcesz zdradzić, jaki właściwie masz plan. Zamiast tego traktujesz ich jak popychadło. Zresztą nie tylko ich. Ja czuję się podobnie. Oj, pojechał. Wszystko wytłumaczę, jak przyjdzie na to pora. Może najpierw skończmy z przygotowaniami. Podrażnimy ją trochę. Zapytamy o to zaufanie. Wątpliwości? Nie ufasz nam? Ufam. Ale boję się, że wy nie ufacie mnie.
Dlatego wolę utrzymać pewne rzeczy w tajemnicy. Masz rację. Pokrętna logika. Może tak się wydawać, ale jeszcze przyznasz mi rację. Dobra, pytamy o łóżko. Słyszałem o łóżku. Wolisz spać na ziemi? Nie polecam, podłoga jest z kamienia. Strasznie ciągnie. Wolę to niż wyciągać rude kłaki z materaca. Aż tak przeżywasz tris, że musisz się mścić na sprzętach domowych? Ciesz się, że nie mszczy się inaczej. Geralt, nie chcę wyjść na pamiętliwą załzę, ale jednak pieprzyłeś moją przyjaciółkę. W tym właśnie łóżku. Tak, wiem. Straciłeś pamięć. Niech ci będzie. No i? Umówmy się tak. Nie będę ci już robiła o to wyrzutów. A ty nie będziesz mi wypominał tego głupiego łóżka. Zgoda? Zgoda. Świetnie. To przejdźmy do bardziej palących kwestii. Kolejna pokrętna logika. No, on nie pamiętał. To jej przyjaciółka, więc zasadniczo mogła się podzielić. Co za problem? No dobrze, to co mam zrobić? Przede wszystkim pomóż Eskelowi i Lambertowi. Jeden miał dla mnie zdobyć płyn rdzeniowy widłogona, drugi naładować filakterium mocą żywiołów. I efektów jakoś nie widać. Już to załatwiłem. O proszę, jaka proaktywna postawa. No to zostaw jeszcze drobiazg. Jak widziałeś, mój megaskop szwankuje w dość spektakularny sposób. Gdzieś niedaleko musi być źródło energii, które zakłóca pracę kryształów. Trzeba je dezaktywować. I to szybko. Muszę pilnie z kimś porozmawiać. No, musimy wiedzieć, z kim. A z kim będziesz rozmawiać? Czy to też tajemnica? Bynajmniej. Z Idą Emean. Kojarzysz? Jakżeby nie. Członkini Loży. Elfia wiedząca. Właśnie. Wiedząca, jak sama nazwa wskazuje, dużo wie. Więc poradzę się jej w sprawie Umy. Zadowolony? Mam uraz do twoich koleżanek po fachu. Wiedzący czy niewiedzący? No jak trzeba, to trzeba. No dokładnie. A jednak nie do wszystkich się zraziłeś. Ale mniejsza z tym. Pięknie dziękuję za pozwolenie. No dobra, jak mam znaleźć to źródło? Za pomocą tego potestyzatora. Czego kurwa? Potestyzatora? Brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Mhm. Bez takich rzeczy. Bardzo proszę. No, leć już. Okej. Okay. A, i jeszcze. Przynieś mi jakiś materac. Dziękuję, Geralt. Dobra, mam go już, mam. O chuj to chodzi. Tutaj nic nie czuć. Boże, jak to wygląda. No ale okej, biegniemy. Ej, to w sumie wygląda jak takie... podwójne dildo! Czarodziejki mają fantazję. To im trzeba przyznać. Coś mam. Sygnał robi się mocniejszy. Widzę, że Yennefer znalazła kogoś do łażenia z pikającą różdżką. Możemy porozmawiać. Serio? Szukam Ciri. Popielate włosy, blizna na policzku. Widziałeś ją? Coś odpierdoli śmiesznego. To było podejrzane. Jak mogę ci pomóc? Myślisz, że uniwersalia istnieją jako istota konkretnych rzeczy, czy są tylko wytworem umysłu? Co to kurde za pytanie? Hmm,
też tak myślę. Boże, Geralt troll. Bywaj. O, ciepło, gorąco. Konne wiedźmiństwo nigdy się nie przyjęło. A, o, więc tu jest ciepło, gorąco. Trzymaj. Zakłócenie dobiega stąd. Co to jest? Co jest w tych skrzyniach? Bomby dwimerytowe. Lambert robił. Nic dziwnego, że megaskop nie działa. Dobra, trzeba je zabrać. Już ja to zrobię, bo ty jak zawsze nie odłożysz na miejsce. Tylko miej oko na umę. Tak jest, wujku Wesemirze. Jak tam? Wesemir nie męczy cię za bardzo? Może tak też zacznę nagrywać w takiej pozycji? No, już, załatwione. Możesz iść. A teraz sprawdźmy odruchy warunkowe. No to jest jakiś zboczeniec, on lubi wszystkich i wszystko badać. Ej, dobra, bo mam chyba jakieś... miecze do... buty ludu Olch. Jakieś buty, jakieś miecze mam chyba do odłożenia. Już nie będę się bawił. To los ma takie same. O kuźwa, identyczne. Szansa na ignię akcji, wytrącenie z równowagi. O, fajny mieczek. Nadzieja troszkę słabsza. Stalowa. 207, dobra. No, schowajmy sobie te buty, bo też ładnie wyglądają. Coś tu jeszcze jest? Kedwańska kurtka. Why not? Zostawmy sobie. A cała reszta będzie już na sprzedaż, nie licząc... adwersarz. Nie licząc oczywiście tych broni z zestawu. Dobra, lecimy z powrotem do... pięknej. Ciekawe, kiedy tutaj się zwalą właśnie te wszystkie postaci, które gdzieś tam zapraszaliśmy na zimowanie w Kermoren. I ciekawe, czy Yennefer i Triss skaczą sobie od razu do oczu, czy jak. Jak w ogóle wujek Wesemir zareaguje na Leto. Dobra, pogadajmy. Dzięki, już działa. Co to było? Bomby dwimerytowe. Lambert zostawił je przy łóżkach. Mhm. Zapewne się nie domyślał, że to zakłóci pracę megaskopu. Zapewne się domyślał. Ale wiesz, co mówią? Kto się czubi, ten się lubi. Naprawdę? Ojej. No to chyba Lambert musi mnie uwielbiać. Może tak być? No ale mniejsza z tym. Gotowy do rozmowy? A mam w niej brać udział? Myślałem, że członkinie loży nie dopuszczają byle kogo do swych tajemnic. Potraktuj to jako dowód zaufania. No dobrze, zacznijmy. I błagam, zachowuj się. Przed chwilą powiedziałaś, że mi ufasz. Nie łap mnie za słówka. Kedmil, Yennefer Wengerberg, Gwynblade? Cześć, Ida! O jest! Kedmil, Enseveln. Po co mnie wezwałaś? Mam do czynienia z pewną klątwą. Została rzucona w dialekcie starszej mowy, którego nie znam. Rozumiem. Jak brzmią słowa zaklęcia? Vafeil Elaine, Kedmil Foli, Gledvdorn Eptenaid, Bundro Itne i Yahus. A powiedzmy się, co to za dialekt właśnie. Late and Undot. O, coś nieumarłych. Tak zwana jedna mowa. O nie. Zapomniany język z czasów jeszcze przed wędrówką. Wędrówką? Potem, Geralt. Słyszałeś już te słowa wcześniej, prawda? Coś pewnie tak, w legendach.
tych bez szczęśliwego zakończenia. Potrafisz pomóc mi z tą klątwą? Do pewnego stopnia. Pomóc może tylko inkantacja Agnes z Glanville połączona z odwrotnym trójkątem Eldara. Ale nie gwarantuję, że to wystarczy. Cokolwiek. Dziękuję, Severn. Wafail. Nasza rozmowa jeszcze się nie skończyła. Niech zgadnę. Pewnie chcesz czegoś w zamian. Jeśli mogę cię prosić, Gwynblade, nie zgaduj już, tylko słuchaj. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. A świat umrze wśród mrozu. Znam przepowiednie i tliny. Znasz, nie wątpię. Ale czy rozumiesz? Starsza krew może rozpocząć czas końca, ale może go też odsunąć. Pamiętaj o tym, Gwynblade, bo od ciebie zależy, czy ziarno wybuchnie płomieniem. Dobra, jedziemy od tej wędrówki. To o co chodziło z tą wędrówką? O matko, nie uczyli was tu historii, co? Nie, Vesemir był zdania, że szermierka bardziej się przyda na szlaku. Odpowiesz mi? Pewnie, na naukę nigdy za późno. Elfy Enseed i Enel tworzyły kiedyś jeden lud, En-Undot. Ale potem miała miejsce jakaś katastrofa, nie do końca wiadomo jaka. Musiały opuścić swój świat i po drodze się podzieliły. Czyli jeśli klątwę umy rzucono w tym Leif En-Undot... To jest stara. Bardzo, bardzo stara. Zrozumiałaś, o co jej chodziło? O Ciri oczywiście. Mogliby się wreszcie od niej wszyscy odczepić. Nie liczyłabym na to. Ciekawa rozmowa. To co teraz? Przeprosisz za to, że zachowałeś się jak burak. Mimo moich próśb. Ale czemu kurwa jak burak? Dobra. Przepraszam. Po prostu miałem wrażenie, że Ida traktuje mnie z wyższością. Więc postanowiłeś jej udowodnić, że ma ku temu solidne podstawy. Brawo. No ale dość o tym. Pierdolenie. Wszystko gotowe. Zbierzmy chłopaków i możemy zaczynać. Słuchajcie, wszystko już gotowe. Możemy zaczynać. Lambert, przygotuj aparaturę. Eskel, pójdź. Póki co ja tu wydaję polecenia, moja droga, nie ty. Myślałam, że się dogadaliśmy i że weźmiemy się za umę po mojemu. Powiedziałem, że ci pomożemy. Tylko tyle. Nie wiem, co chcesz z nim zrobić. Wciąż nie raczyłaś powiedzieć. Ale to nie będzie bezpieczne, prawda? Właśnie. Dlatego wpierw warto spróbować innej, łagodniejszej metody. Co to za metoda? Wywodzi się z tradycji ludowych. Korzystałem z niej wiele razy, choćby do odczarowania łabędzia z Powis w 1211. Zabiorę umę w góry. I co, będziecie razem wyli do Księżyca? Trochę szacunku. Nie rozmawiasz z Geraltem. Nie, nie będziemy wyli. Położę go na grobowej desce i o północy podam napar z szaleju, który wyrósł na... Zresztą nie widzę potrzeby, żeby ci tłumaczyć. Moim zdaniem... Znam je. Ale ja nie proszę o zgodę, tylko mówię jak będzie. Wrócę o świcie. Z umą. Albo z tym, kogo skrywa. Co robimy z wolnym wieczorem? Pijemy. Vesemir mówił, że trzeba wymienić belki w stropie. Wiecie, tam w baszcie. Może byśmy się tym zajęli? Lambert się załamał. Możemy się też napić. To do mnie bardziej przemawia. Też nie odmówisz klaneczki albo dwóch.
No, to przegłosowane. Dobrze, ale za chwilę. My z Geraltem musimy jeszcze porozmawiać. No, Jezus się uczepiła. O, brzmi poważnie. Do zobaczenia później. Co znowu przyskrobałem? Nic. Chciałam cię tylko na chwilę odciągnąć. W taki sposób, żeby chłopcy nie wyczuli, co się święci. Co się święci? Pójdziemy na górę i będziemy się kochać. Jak zawsze, wiesz, czego chcesz. Za stara jestem, żeby udawać zawstydzonego podlotka. Chyba, że mnie ładnie poprosisz. To jak, idziemy? Potem do nich dołączysz. Za godzinkę. Albo dwie. Wiecie, o czym myślę? Tak fajnie by było wykorzystać wszystkie nadarzające się okazje. Jen, nie obraź się, ale... Dość. Wiesz, nagle naszła mnie ochota, żeby się napić. Nie wiem, czy to dobre rozwiązanie. Zobaczymy, jak będzie. Jak tam? Pani czarodziejka znowu ci zmyła głowę? Powiedzmy. Jen, nie mamy kieliszków. Możesz pić z kubka? Dzisiaj to mogę nawet i ze słoika. Może zamiast tak chlać w milczeniu, nadgonimy towarzyskie zaległości. O! Dobra, jedziemy. Esker, opowiedz, jak załatwiłeś tego katakana, którego razem kroiliśmy. Katakana? Oho, to są niebezpieczne skurwysyny. I wybredne. Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. To tak jak ja. Nie interesują nas twoje fantazje. Za to ten wampir. Nawet mnie ciekawi, jak sobie poradziłeś. Mój zleceniodawca wydał bal maskowy dla miejskiej śmietanki, żeby go zwabić. Też się przebrałem. I powiem wam, nigdy nie miałem takiego powodzenia jak tamtej nocy. Ciekawe, kurwa, czemu? Dobra. No i co z tym wampirem? Dogadałem się z taką młodą alchemiczką, nabombiła się fistechem, wódką i grzybkami, po czym poszła do ogrodu. Wampir ją tam znalazł, napił się, no i walka była tylko formalnością. No tak, jakie czasy, taki szewczyk drateczka. A jak alchemiczka? W porządku, straciła trochę krwi, ale gorszy był kac. Miesiąc piła tylko sok z kwaszeńcu. Jezus, nieźle. Co u ciebie, Lambert? Trafiły ci się jakieś ciekawe zlecenia, zanim zacząłeś polować na Taulera? A tak. Miałem kontrakt w Lanexeter. Dość intratny, nie chwaląc się. W Kowirze potrafią sypnąć złotem. Wiecie, ile tam dają za utopca? Cicho, teraz ja opowiadam. Więc grasował tam gigant. Napadał na karawany i ściągał ludzi na bagna. I paskudził na gościńcu, przez co łacno pośliznąć się było. Starczy suspensu, przejdź do rzeczy. Jak wolisz. Okazało się, że to nie był żaden gigant, tylko potulny leśny troll. A za napadami stała grupka rabusiów. I co zrobiłeś? Zabiłem rabusiów dla spokoju. I trola, bo za jego głowę była nagroda. Ten to się nie pierdoli. Trollowi mogłeś darować. I żreć korzonki i spać po rowach? Potrzebowałem tych pieniędzy. A po trolu nikt nie zapłakał. No to przynajmniej za niego wypijmy. No. Patrzcie się, Lambert się napił za trolla. Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem odnalazłem jen. To śmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym umą.
Długa historia. Jeździłem za Ciri, do Velen, na Skellige. W Nowigradzie ratowałem Jaskra. Pewno znowu chędożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych Nowigradu i chędożenia. Co u Tris? Jaki chuj. Tris radzi sobie. A jak jej blizny po Soden? Znikły już? Lambert, to już nie jest śmieszne. Dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Yennefer, co chcesz zrobić z Umą? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz. Jest po północy. O, elegancko ją zrobił. Poddam go próbie traw, ale tylko... Że co, kurwa? Przepraszam bardzo. Chcesz z niego zrobić wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo... Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Żeby przywrócić Umie dawny kształt, trzeba wpierw... Jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją uformować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby. Jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w wiedźmina. No ale Lambert w tym momencie zareagował chyba bardzo adekwatnie. Jaka jest szansa, że Uma przeżyje? Niewielka. Ale nie mamy innego wyjścia. No chyba, że Vesemir go odczaruje na parę z szaleju. Żebyś się nie zdziwił. Staruszek swoje wie. To będzie pierwsza próba od lat, od dekad. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane. I tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów, a teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? Mnie, ale zagryzka się skończyła. Geralt, skoczyłbyś do kuchni? Panowie, korzystając z okazji, miło się piło. Zwłaszcza z Lambertem, ale pora późna. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień.